Szanowni Państwo, drugie czytania. Przechodzimy do druku 1202. Założenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego pod tytułem Centrum Autyzmu w Krakowie, ulica Spadochroniarzy 1. Bardzo proszę o przedstawienie sprawy panią dyrektor. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Jest to drugie czytanie projektu uchwały, druk nr 1202. Do projektu została złożona zarówno autopoprawka, jak i poprawka. Jeżeli chodzi o autopoprawkę, dwa tygodnie temu trwały burzliwe dyskusje dotyczące zapisów w statucie, w projekcie statutu, który był załącznikiem, czy jest aktu założycielskiego. Nastąpiło spotkanie z paniami, które obecnie kierują tymi trzema szkołami, placówkami, które będą wchodzić w skład ośrodka. Zostały przygotowane poprawki do przygotowanego projektu, natomiast były to tylko doprecyzowania czy dokładniejsze opisanie pewnych sformułowań, które w tym statucie się znalazły. Nie było to korygowanie jakiejś niezgodności z prawem, co było zarzucane. Natomiast bardzo proszę też pamiętać, że w akcie założycielskim statut jest tylko rodzajem pewnego szkieletu, który jest proponowany. Natomiast statut szkoły jest oczywiście dynamiczny, on jest zmieniany, doprecyzowany uchwałami Rady Pedagogicznej, bo jak wiemy, kompetencje do zmiany statutu, jeżeli nie ma Rady Szkoły czy Rady Placówki, takie kompetencje ma Rada Pedagogiczna, także on żyje, jest uzupełniany i jeżeli są takie potrzeby, aby jeszcze doprecyzowywać pewne zapisy czy rozszerzać, takie zmiany są już dokonywane w trakcie funkcjonowania placówki. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, te zmiany sugerowane, proponowane co do rozszerzeń, uzupełnień niektórych zapisów zostały zaproponowane. Natomiast zgłoszona poprawka przez panią radną Teodozję Maliszewską zakłada rozszerzenie nazwy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Proponowana nazwa po rozszerzeniu to Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Pan prezydent wyraził negatywną opinię do tej poprawki. Przesłanka wynika wprost z przepisów resortowych, oświatowych, które wymieniają niepełnosprawności literalnie i tymi dziećmi niepełnosprawnymi są dzieci niesłyszące, słabo słyszące, niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. To są te niepełnosprawności, które są wymieniane jako niepełnosprawności w rozumieniu kształcenia specjalnego. Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosiła panią Teodozję Maliszewską, autorkę poprawki. Szanowna pani przewodnicząca, pani prezydent, Wysoka Rado. Złożyłam tę poprawkę, bo jak państwo wiecie, przy dyskutowaniu o zamiarze likwidacji, a teraz także o zlikwidowanej właśnie decyzją sprzed kilku minut trzech placówek, w które będą wchodzić, jak pani dyrektor Anna Korfel-Jasińska przed paroma minutami stąd powiedziała, te trzy zlikwidowane placówki mają wchodzić w skład powoływanej drukiem, który dyskutujemy, 1202, nowego ośrodka. Zawężenie tego ośrodka tylko dla dzieci autystycznych budzi mój sprzeciw, dlatego że nie wszystkie dzieci zlikwidowanych trzech placówek miałyby wówczas miejsce. Podaję definicję całościowych zaburzeń rozwojowych, która wcale się nie kłóci z tym, co powiedziała pani dyrektor przed chwilą, bo mieści w sobie wszystkie te dysfunkcje, które pani wymieniła. Całościowe zaburzenia rozwojowe powstałe przed 16 rokiem życia z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia. W przypadku, gdy osoba nie spełnia wszystkich kryteriów dla któregoś z pozostałych zaburzeń,
ale wykazuje charakterystyczne objawy takie jak poważne trudności w kontaktach społecznych i komunikacji, charakterystyczne zachowania, rozpoznaje się całościowe zaburzenia rozwojowe niezdiagnozowane inaczej. O co to chodzi? O to chodzi, że autyzm jest trudno zdefiniować i zdiagnozować. Czasem dziecko bardzo długo, do 12-16 roku życia, nie ma zdiagnozowanego autyzmu. Wtedy pozbawione byłoby możliwości uczęszczania do tego ośrodka. Obiecałam rodzicom i nauczycielom z placówek likwidowanych dzisiaj, że nie zostawimy ich bez opieki. Te wszystkie jednostki, o których mówiła przed chwilą pani dyrektor Korfel-Jasińska, w tej definicji całościowych zaburzeń się mieszczą. Żeby to dla mnie było zrozumiałe, to jest tak, jakbym poszła do ortopedy, bo boli mnie ręka i noga, a ortopeda powiedział, nogą się zajmę, ale ręką to niech się już zajmuje inny lekarz, bo to nie ja. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma potrzebę i ochotę zabrać głos w sprawie poprawki pani Teodosii Maliszewskiej z Państwa radnych? Nie widzę. Szanowni Państwo, mam tutaj prośbę o zabranie głosu w sprawie dotyczącej poprawki pani Urszuli Gurby z Zespołu Szkół Specjalnych. Bardzo panią proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Chciałam w kilku słowach przedstawić Państwu pracę nad tym, co robiliśmy przez półtora roku. Najpierw z Panią Prezydent. A czy ma Pani 3 minuty? Rodzicami, tak jest. Tak. Rodzicami właśnie dzieci z autyzmem. Również byli tam rodzice tych dzieci, które znajdują się w tej chwili w obydwu ośrodkach na ulicy Spadochroniarzy. Niestety bardzo, bardzo mi przykro, że teraz, kiedy właśnie mija prawie półtora roku od tych spotkań, od tych ustaleń, zaczynają się problemy z nazwą. Nazwą, o którą wniosła dokładnie dwóch rodziców. Dokładnie dwóch rodziców. Nazwa nie jest właściwa dla placówki oświatowej, ponieważ my zdajemy wszystkie swoje sprawozdania do SIO, w których w ogóle całościowe zaburzenia rozwojowe nie występują. Całościowe zaburzenia rozwojowe to jest pojęcie medyczne i pojęcie, które jest określone w rozporządzeniu ministra pracy i spraw społecznych do orzekania o niepełnosprawności. Tak jak słusznie powiedziała pani Teodosia Maliszewska, wiele z tych znaczy w całościowych zaburzeniach rozwojowych mieści się również autyzm i mieści się zespół Aspergera, natomiast mieści się również kilka innych zaburzeń, takich jak zespół Retta czy zespół Hellera, których my absolutnie nie będziemy w stanie ani diagnozować, ani tym bardziej terapeutyzować, ponieważ są to całościowe zaburzenia rozwojowe, ale związane nie tylko z zaburzeniami w komunikacji i kontakcie społecznym, ale też z zaburzeniami przede wszystkim układu mięśniowego. W związku z tym potrzebne jest w szkole przystosowanie szkoły dla wózków i dla osób, które się poruszają albo nie poruszają w ogóle, bo taka sytuacja jest w zespole Retta na przykład. Bardzo bym chciała Państwa prosić, żeby jednak zważyć na to, że wszystkie te listy i pisma, które Państwo dostawali, to nie było gremium rodziców. To było kilku rodziców przeniesionych ze Stanisława, gdzie, jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku przeniesionych tam było z 3,5 tysiąca metrów raptem 20 dzieci. W tym 5 w liceum, z których właśnie rodzice nie bardzo się zgadzają na nazwę. To również Państwo przegłosowali, żeby powstało liceum dla osób z autyzmem. To jest właśnie dziwne, że te osoby zapisały się do liceum, które jest liceum dla osób z autyzmem, a teraz nie życzą sobie, żeby w nazwie było Centrum Autyzmu, tylko żeby go rozszerzać na nie wiadomo jaką ilość różnych zaburzeń. W związku z czym jest to naprawdę duże nieporozumienie. Ja zresztą nie będę się tu rozczulała nad tym, że prawda, że mam takie czy inne ubikacje, bo po to jest dyrektor, żeby zadbał o swój budynek.
Niemniej jednak chciałam Państwu powiedzieć, że w związku z tym, że prace trwają od 1,5 roku i moi rodzice zawierzyli mnie, zawierzyli Pani Prezydent i zawierzyli Państwu, że takie centrum powstanie. Powstanie dla ich dzieci, dla tych 200 dzieci, które w tej chwili, jeśli Państwo nie uchwalicie albo uchwalicie tą uchwałę właśnie z taką nazwą i pan wojewoda ją cofnie, zostajemy w takiej sytuacji, że ja muszę dwie klasy umieścić w szatniach, ponieważ nie mam już ani jednego miejsca na ani jedno dziecko. W momencie, kiedy nie będzie możliwości przeniesienia najstarszych dzieci na spadochroniarzy, w tym momencie, no cóż, my na następną radę przyjdziemy w liczbie 200 osób, bo tyle się mniej więcej z taką ilością osób mam do czynienia, jeśli chodzi o osoby z autyzmem. To nie jest straszenie, to jest po prostu realna sprawa. Ja tu nigdy nie przyprowadzałam swoich rodziców, po prostu dlatego, że uważam, że rolą dyrektora jest... Bardzo proszę, już kończę. Nie rolą dyrektora jest zarówno przedstawienie sprawy państwu, jak i bronienie ich racji. Natomiast w sytuacji, kiedy dwie osoby burzą cały układ, nad którym pracujemy przez 1,5 roku, to jest naprawdę, uważam, nieporozumienie. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, dziękuję. Myślę, że wszyscy zrozumieliśmy. Pani dyrektor aplikuje o odrzucenie poprawki pani Teodozji. Bardzo proszę, jeszcze dyskutujemy. Pan dyrektor radny Hawranek, bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Profesor, Szanowni Państwo, Szanowne Panie i Panowie Radni. Ja mam tylko pytanie, bo ja z wypowiedzi Pani Dyrektor zrozumiałem jako główne przesłanie to, że jeżeli nastąpi zmiana, to jest spora szansa, że wojewoda uchyli tą uchwałę i do utworzenia Centrum Autyzmu nie dojdzie w ogóle. Tak zrozumiałem fragment wypowiedzi Pani Dyrektor i chciałbym, żeby mnie w tym albo utwierdzić, albo wykazać, że po prostu moje zrozumienie było złe. Także dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor Korfel-Jasińska mogłaby odpowiedzieć na pytanie pana radnego Hawranka? Postaram się, że rzeczywiście to jest wyzwanie, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. No trudno mi wyrokować, jakie decyzje podejmie Pan Wojewoda, jeżeli będzie chciał się wypowiedzieć w sprawie samej nazwy, czy będzie zdecyduje wydać rozstrzygnięcie nadzorcze co do uchylenia w części, czy uzna, że to jest nazwa, a rzeczywiście jakie dzieci są rekrutowane do danej szkoły czy do ośrodka, to precyzuje dokładnie statut. Statut, a jak Państwo wiecie, jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne, jest to bardziej skomplikowane, ponieważ to wójt, burmistrz, prezydent zapewnia tym dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, miejsce w szkole, w placówce, w której będą realizowane zalecenia zgodnie właśnie z tymi zawartymi w orzeczeniu. W Krakowie wygląda to w następujący sposób, że takie upoważnienie od prezydenta mają dyrektorzy poradni, aby wskazywać szkoły najbardziej odpowiednie dla danego typu niepełnosprawności oraz niektórzy pracownicy Wydziału Edukacji dla dzieci, które są do nas kierowane na wniosek wójtów, burmistrzów, prezydentów innych gmin, na terenie których nie działają tak wyspecjalizowane placówki i wtedy to pan prezydent wypowiada się w tej sprawie, czy jest miejsce i czy przyjmie i do której placówki skieruje. Także trudno mi rozstrzygać, ja tylko Państwa poinformowałam, że autyzm jest określeniem wynikającym z przepisów oświatowych, natomiast to rozszerzenie zaproponowane przez Panią Radną zawiera oczywiście w sobie też i autyzm i zespół Aspergera, ale wynika z przepisów, które mówią o orzekaniu o stopniu niepełnosprawności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zięba. Proszę. Przepraszam najmocniej, po panem radnym Ziębie, chyba że dżentelmeńsko. Już bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. No, pewno wielu z Państwa ma takie odczucie, co daje ta uchwała tak naprawdę. Bo jeżeli to jest dla dobra tych, którzy są chorzy, to po co zawężać? Tu w pełni jest ode mnie poparcie pani radnej Maliszewskiej tej poprawki. Tylko no, zastanówmy się, bo to na przykład od jakiegoś czasu
jeżeli już nie przeszła, prawda, ta gruba reforma oświatowa, która nie była reformą, no pan prezydent ma teraz zasługi, że nie dopuścił do likwidacji, prawda. Teraz są różnego rodzaju przekształcenia, tak po jednemu, a może zmienić nazwę, a może coś. Ja przepraszam za takie trywialne moje sformułowania, bo ktoś tu mi dzisiaj powiedział, że jak wy radni sobie to wyobrażacie? To tak jeszcze w tym roku, co by tu jeszcze sknocić, prawda, żeby było inaczej. Ja wiem, że pani prezydent Okońska, powiedzmy sobie, ja to mówię szczerze, ciężko pracuje, tylko pani prezydent troszkę nie w tę stronę chyba. Ja nie wiem, bo jeżeli ta jednostka funkcjonuje na potrzeby tych ludzi, no to może zmienimy, prawda, centrum, bo to tak centralnie fajnie brzmi, ale zawęża, prawda. Mieliśmy różne inne przykłady. Może spotkajmy się na taką, nie wiem, międzyklubową czy klubową rozmowę, co gdzie jeszcze, prawda, wyjdzie, co gdzie jeszcze rzeczywiście trzeba poprawić, ale tak, żeby to... Ja mam odczucie, że to nie jest poprawa sytuacji, mówię o tej głównej uchwale druku, tylko zawężenie, co zresztą w swojej poprawce zawarła pani Maliszewska. Proszę Państwa, zróbmy coś dobrego w tej Radzie może, bo tak się targamy w jedną stronę, w drugą stronę. Ta uchwała wyszła, ta nie wyszła. Tu jest poprawka, tu trzeba poprawić znowu uchwały. Ja nie wiem, czy tak... Każdy ma swój czas, ambicje. Nie chodzi o ambicje, wypełnienie swoich ambicji. Oczywiście pytanie pana radnego Hawranka jest właściwe, ale myślę, że to taka podświadomość tych ludzi, których jest troska, żeby no, tą placówkę nie targać, bo może wojewoda uchyli, może coś się... To jest może, panie radny. No, taka jest wypowiedź człowieka, który się zna na tym. No więc oczywiście pytanie było zasadne. Skąd kto wie, że wojewoda uchyli? A to też bywa różnie, prawda? Raz uchyli, raz nie, prawda? No więc to... Może ja zakończę tą dywagację. Ja jestem za poparciem poprawki pani Maliszewskiej i tymi poprawkami, które da stabilność tej placówce. Dziękuję. Tak, dziękuję. Pani Barbara Nowak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Pani Prezydent, od samego początku, jak jest trwa ta dyskusja na temat nowego ośrodka, centrum, pojawia się szereg wątpliwości. Pani radna Teodozja Maliszewska sprawdziła, że poprawka z taką nazwą ma umocowanie prawne. Ja nie widzę powodu, żebyśmy w tym momencie rozpatrywali śladem tego, co pani dyrektor przed chwilą mówiła, czy to dwie osoby, czy to trzy osoby, ktokolwiek. To przede wszystkim to jest nieładnie. Szanujmy wszystkich tutaj opinie, a jeżeli ta rozszerzona nazwa, zgodna z prawem, bo myślę, że tak jest, skoro pani Teodozja Maliszewska sprawdzała, ma pomóc rodzicom w wyborze szkoły, to chyba dobrze. Wiemy dobrze, że z poprzednich doświadczeń, że rodzice, którzy swoje dzieci chcieli umieścić w jakiejś tam szkole, nie zawsze mieli informację od razu, czy ta szkoła jest dla jego dziecka, czy nie. Jeżeli faktycznie, tak jak mówił przed chwilą pan przewodniczący Zięba, ma to pomóc rodzicom w wyborze szkoły, ma to pomóc w tym, żeby te dzieci faktycznie znalazły swoje miejsce, dlaczego nie mamy rozszerzyć tej nazwy? To jest pomoc dla tych rodziców. A przecież zdarza się tak, przypominam to, co mówiła pani Teodozja Maliszewska, że dzieci nie od początku są dobrze zdiagnozowane. Jeżeli my to zawężymy do informacji o autyzmie, to owszem, pani dyrektor będzie wiedziała, że tam mogą być inne dzieci, ale rodzice niekoniecznie mają taką wiedzę. To może jednak nic złego się nie stanie, jeżeli my to rozszerzymy i damy tą informację rodzicom, będzie łatwiej. Jeszcze jedna tylko uwaga.
My dyskutując o tym, że likwidujemy te szkoły specjalne, słyszeliśmy od początku, że wszystkie te dzieci znajdą miejsce w nowym centrum. I podchodząc do tego bardzo poważnie, ja rozumiem, że faktycznie te dzieci, które miały miejsce w tych trzech różnych szkołach, one w tej chwili mają tutaj swoje miejsce. Już wiem, że nie, prawda? Bo już wiem, że dzieci głuche nie. Więc dla mnie jest bardzo zasadne jednak, żeby ta nazwa była dużo mówiąca, bo wszystkiego się pewno nie da, ale dużo mówiąca rodzicom i żebyśmy mieli gwarancję, że faktycznie te dzieci, które potrzebują pomocy, znalazły tą pomoc w tym nowym centrum. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Basara, pan radny Kapranek za chwilę, bardzo proszę. I jeszcze pani Gurba ad vocem, tak? Bardzo proszę, pani Magdalena. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni koledzy. Zabieram głos, chociaż nie jestem nauczycielem, nie jestem związana z edukacją i może mało się na tym znam. Natomiast uderzyła mnie bardzo jedna rzecz w wypowiedzi pani dyrektor. Nie możemy wprowadzić takiej nazwy, ponieważ system informatyczny na to nie pozwala. Gdzie my jesteśmy? No w końcu informatyka nie rządzi tym światem. Tworzymy centrum dla dzieci, a nie dlatego, żeby było zgodne z systemem informatycznym, który zawsze można zmienić. Więc pani dyrektor, proszę takich argumentów nie używać. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze otrzyma potrzebę? Pan radny Hawranek, pani Teodozja na końcu jako autorka poprawki. Szanowna pani przewodnicząca, szanowna pani prezydent, szanowni państwo. Ja tak szczerze mówiąc dalej mam wątpliwości dotyczące ewentualnej możliwości uchylenia uchwały przez pana wojewodę w przypadku przyjęcia tej rozszerzonej nazwy. Wydaje mi się, że co prawda pani dyrektor nie odpowiedziała wprost na moje pytanie i trochę się nie dziwię, no bo nie jest panem wojewodą i nie wie, jaką decyzję podejmie, ale z tego, co zrozumiałem, istnieje ryzyko i to ryzyko mierząc w skali jakiejś powiedzmy cyfrowej jest dosyć duże, że dzięki zmianie przez nas nazwy może dojść do sytuacji, że zostanie uchylona cała uchwała tworząca tenże ośrodek. No i teraz pytanie moje jest następujące, proszę państwa. Jeżeli by się tak nie daj Boże stało, to czy naszym celem powinna być dyskusja nad dwoma czy trzema słowami w nazwie, czy naszym celem powinno być zapewnienie tym chorym dzieciom możliwie jak największych i jak najlepszych warunków. No i jeżeli przez to, że my dyskutujemy nad dwoma czy trzema słowami w nazwie, te dzieci w efekcie końcowym mają na tym cierpieć, no to moje jestestwo przeciwko temu protestuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Gurba, dwie minuty pani daje. W ubiegłym roku bardzo często spotykaliśmy się ze wszystkimi dyrektorami szkół specjalnych i doszliśmy do wniosku, że jest bardzo zasadne zrobienie szkół specjalistycznych. W związku z tym, że w wielu szkołach właśnie było bardzo dużo różnych niepełnosprawności i nie było prawidłowej opieki. Nikt w tej chwili, dzieci, które się znajdują i młodzież, która znajduje się w szkołach na spadochroniarzy i u mnie, nikt ich z tych szkół nie wydala, że tak powiem brzydko. Te dzieci mają te szkoły skończyć i to jest w zapisie do uzasadnienia naszej uchwały, znaczy państwa uchwały, którą państwo macie podjąć. Natomiast jest naprawdę strasznie dużym problemem. Ja myślę, że no jednak mało kto z państwa wie, jak się pracuje z osobami z autyzmem. Naprawdę nie da ich się połączyć z innymi niepełnosprawnościami. Jest to naprawdę bardzo trudne. Dlatego te dzieci często właśnie, nawet jeśli idą do szkół integracyjnych albo innych placówek, to po jakimś czasie lądują na indywidualnym nauczaniu albo wracają do nas w klasie drugiej albo trzeciej. I my w statucie mamy w pierwszym zdaniu zaraz napisane, że jest to centrum, które przyjmuje dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami spektrum autyzmu. O tych wszystkich rzeczach, z wyjątkiem zespołu Retta i z wyjątkiem zespołu Hellera, o którym mówiła pani Teodozja, wszystkie te zaburzenia są jako zaburzenia ze spektrum autyzmu traktowane w nowej nomenklaturze medycznej ISDN-10. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Korfel-Jasińska jeszcze zgłaszała się. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Jeszcze chciałam uzupełnić i wypowiedź Pani Dyrektor Górby, ale też odpowiedzieć na pytanie Pani Radnej Barbary Nowak. Bo jak pojawiła się ta wątpliwość, to myślę, że wymaga to wyjaśnienia. Wątpliwości dotyczyły kontynuowania edukacji przez uczniów, dzieci, które obecnie są w tych trzech placówkach. Proszę Państwa, to nie tylko... Mówi o tym, że te dzieci, ci uczniowie będą mieli zagwarantowaną kontynuację edukacji. To jest zapisane w projekcie ustawy w paragrafie 7, proszę Państwa. Więc jeżeli Państwo podejmą tą uchwałę, to tym samym... Jakby dajemy wolę, przyzwolenie na to, aby ci rodzice, którzy są zainteresowani, aby ich dzieci kontynuowały edukację w tymże samym miejscu, chodzi o adres, a w placówce o zmienionej nazwie, to taką możliwość będą miały i to wynika wprost właśnie z tego projektu z paragrafu 7. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Autorka, bardzo proszę Panią Dr. Maliszewską. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. No, niektórymi głosami jestem wyjątkowo zdziwiona, bo zaprzeczają sobie w jednej wypowiedzi, pytają, czy to jest sprawa nazwy i dwóch słów, czy interes dzieci. Pani dyrektor powiedziała, że jest niewiele tych dzieci, powołała się nawet na liczbę, że to jest tylko dwójka tych dzieci i chwała Bogu, że jest ich niedużo. Ja znam kilka tych przypadków, na pewno więcej niż dwa i myślę, że bardzo dobrze jest, że z takimi dysfunkcjami tych dzieci nie jest dużo, ale nie możemy im zamykać drzwi. Obiecywaliśmy, że te dzieci zostaną objęte opieką i tej, ja przynajmniej chcę tej obietnicy dotrzymać, że pewnie będzie trudniej się pracowało. To wszystkim nam się trudniej pracuje, bo świat tak jest urządzony, że idzie naprzód i stawia przed nami coraz większe wyzwania. Będzie coraz mniej dzieci niedosłyszących i głuchych, bo medycyna idzie naprzód, ale będą inne, określone w prawie i już no, takie dywagowanie, czy wojewoda uchyli, to definicję wzięłam z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki, Pracy i Polityki Społecznej, pierwsze z 15 lipca 2003 i znowelizowane 23 grudnia 2009. To jest, proszę Państwa, zgodne z prawem. Chyba, że wojewoda odwoła tego ministra i unieważni jego dwa rozporządzenia. Musimy tym dzieciom zapewnić opiekę. Nie zapewnimy jej wtedy, kiedy zespół upoważniony przez Pana Prezydenta do takiego kształcenia ich nie zakwalifikuje. Przecież tam będą specjaliści, którzy doskonale wiedzą, że do tego typu placówki zespół RETA nie pójdzie, bo to są dzieci wymagające zupełnie innego leczenia. Ale już dzieci inne, z którymi jest utrudniony kontakt werbalny, na przykład z afazją, ale zakwalifikowane przez odpowiednią komisję pójdzie. A jeśli będzie nazwa tylko autyzm, to naprawdę będzie się czekało, kiedy w orzeczeniu będzie napisane autyzm. Ja zbyt dobrze znam życie, żeby wiele rodzin zostało tej opieki pozbawionych. Dziękuję. Szanowni Państwo, tym samym zamknęliśmy dyskusję nad poprawką Pani Radnej Maliszewskiej. A jeszcze, przepraszam bardzo, przepraszam, nie zauważyłam. Pan Paweł Ścigalski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Radni. Ja czytam w uzasadnieniu do tego projektu uchwały, w uzasadnieniu Prezydenta, przeczytam Państwu takie zdanie. Szczegółowe zasady działania placówki, w tym typy niepełnosprawności, według których uczniowie są przyjmowani do placówki, określa jej statut. To znaczy, jeżeli mamy statut i mamy określone w statucie, kogo mamy przyjmować do tej placówki, no to jest jakaś tam wykładnia, na jakiej podstawie mamy, jaki stopień niepełnosprawności powoduje, że te dzieci przyjmujemy do placówki. Znaczy, nie bardzo rozumiem, czy to, że nazwa będzie taka czy inna, będzie powodowało, że jednych dzieci będziemy przyjmować, a drugie nie. Bo jeżeli mamy statut placówki i statut określa to, kogo mamy przyjmować do tej placówki, no to chyba jednoznacznie jest tam to wszystko określone, tak? Na jakich zasadach, jakie dzieci, w jakim stopniu mają zaburzenia i tak dalej. Zastanawiam się, czy to, czy nazwa będzie miała
będzie dwuczłonowa, czy jednoczłonowa, czy to będzie Centrum Autyzmu lub Centrum Autyzmu I, no ma jakieś znaczenie, no. Szanowni Państwo, no mówimy tutaj, że pewnie ma, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy statut tej placówki, to statut to określa, a nazwa jest tutaj drugorzędna. Wydaje mi się, że nie dojdzie do takiej sytuacji, żeby jakiekolwiek dzieci z zaburzeniami w Krakowie zostały bez opieki. I to nie jest kwestia przepychania się, czy jedne dzieci będą w tym ośrodku, a drugie będą w innym, tylko mamy jakiś stan prawny tego ośrodka i na tej podstawie powinniśmy to rozpatrywać. Dziękuję bardzo. No jest to problem, ponieważ pan radny Ścigalski zadał bardzo wiele pytań. Czy ktoś z państwa, pani radna Maliszewska, czy nie, pani radna nie odpowiada tutaj ze strony urzędu nikt. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pani dyrektor Korfel-Jasińska odpowiada na pytanie pana. Pani przewodnicząca, pani prezydent, Wysoka Rada. Ja nie zabrałam głosu, czy nie zgłosiłam się do zabrania głosu, bo mam wrażenie, że ja przed chwilą właśnie o tym powiedziałam, że statut reguluje zasady rekrutacji, a niezależnie od tego ustawa o systemie oświaty mówi, kto zapewnia dzieciom i w jaki sposób, że zgodnie ze wskazaniami zawartymi w zaleceniach, które są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. I to jest rola osób, które są w imieniu prezydenta, wskazują placówkę, wskazują szkołę, w której te dzieci mają zapewnione adekwatne do ich potrzeb warunki kształcenia, wychowania i opieki, proszę państwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy już chyba pytania, odpowiedzi. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Poprawki pani radnej Teodozji Maliszewskiej. Bardzo proszę się przygotować. Głosujemy. Czy państwo zagłosowaliście? Bardzo proszę. Czy wszyscy państwo zagłosowaliście? Poprawkę pani Teodozji Maliszewskiej. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 23, głosów przeciw 2, wstrzymały się 2 osoby. Poprawka pani Teodozji Maliszewskiej została przyjęta. Głosujemy. Proszę. Uprzejmie proszę o wydruk. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, głosujemy druk numer 1202 z poprawką pani Teodozji. Proszę. I autopoprawką, to była autopoprawka, z autopoprawką i z poprawką pani Teodozji Maliszewskiej. Bardzo proszę. Proszę się przygotować do głosowania. Głosujemy. Głosujemy. Czy państwo wszyscy zagłosowaliście? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 31, przeciw 0, wstrzymało się 1. Uchwała według druku 1202 została przyjęta.